Studenci przygotowujący się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia będą mogli otrzymywać stypendia stażowe wypłacane z budżetu miasta. To jest jeden z elementów takiego rynku pracy, który jako miasto staramy się wdrożyć. Chcemy, żeby studenci, którzy kończą studia, szybko znajdowali pracę, a chcemy również, żeby przedsiębiorcy zatrudniali tych studentów młodych, których jeszcze nie mają doświadczenia, ale dzięki tym stażom to doświadczenie będą mogli nabrać. Stypendia będą mogły być wypłacane osobom odbywającym staż w firmie przygotowującej lub realizującej w Radomiu nową inwestycję, w wyniku której powstanie co najmniej jedno miejsce pracy. Stypendium będzie przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy, a maksymalna miesięczna kwota wyniesie 1500 zł. Wśród warunków stażu jest także zatrudnienie stypendysty na pełny etat na czas dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium. Te stypendia są przeznaczone dla studentów ostatniego roku, czyli nie mówimy tu już o absolwentach, ale jeszcze o studentach. Więc to są osoby, które mogą sprawdzić, zobaczyć, czy także taka praca im odpowiada, a pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy ta osoba faktycznie pasuje do jego zakładu pracy. O stypendium będą mogli się ubiegać studenci mieszkający w Radomiu, którzy w ostatnim roku akademickim uzyskali średnią ocenę nie niższą niż 3,75 z egzaminów. Dotyczy to także osób studiujących w innych miastach. Zmieniliśmy troszeczkę uchwałę Rady Miejskiej i patrzymy także w stronę studentów, którzy nie studiują na co dzień w Radomiu, ale tutaj mieszkają i chcieliby do naszego miasta wrócić. Więc jeżeli studiują gdzieś, nie wiem, w Krakowie, w Gdańsku, a mają pracodawcę, z którym taką umowę mogą podpisać, zachęcamy ich do powrotu do naszego miasta. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w dniach od 1 do 30 listopada. Centrum Organizacji Pozarządowych powstało, aby pomagać w zabezpieczaniu najpilniejszych potrzeb radomskich organizacji pozarządowych, których zarejestrowanych jest w naszym mieście ponad 500. Dziękuję wszystkim organizacjom za dobre pomysły, dobre projekty, za kreatywność i tak naprawdę za to, za co kochamy organizacje pozarządowe, czyli za kreatywne zmienianie Radomia, bo nasze miasto potrzebuje zmian, a te zmiany znacznie łatwiej udaje nam się przeprowadzać dzięki dobrej współpracy z NGO-sami. Osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną i księgową. Pracownicy centrum pomagają w pozyskiwaniu środków na działalność stowarzyszeń. Świadczą bezpłatną pomoc w rozliczaniu deklaracji podatkowych mieszkańców Radomia chcących wesprzeć działalność wybranej organizacji i organizują szereg szkoleń. Były szkolenia z kreowania wizerunku organizacji pozarządowych, były szkolenia z obsługi generatora wniosków, szkolenia z zakresu funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie unijnej. W najbliższym czasie też fundraising, czyli pozyskiwanie pieniędzy, środków na działalność, jak to robić. W najbliższym czasie też pisanie międzynarodowych projektów grantowych. Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje także imprezy promujące działalność stowarzyszeń. Już dzisiaj mogę zaprosić na Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. To najbliżej, 26 października. Poza tym coroczne kiermasze wyrobów terapii zajęciowej w Urzędzie Miejskim. Zawsze przed Bożym Narodzeniem i też w okresie Wielkanocy. Poza tym corocznie w kwietniu Radom Obywatelski, konkurs, w którym promujemy społeczników, organizacje, firmy, ale też osoby prywatne. Poza tym pikniki z organizacjami pozarządowymi i z władzami miasta, pikniki integracyjne. Pikniki są doskonałą formą integracji środowiska. Biorą w nich udział całe rodziny. Organizacje pozarządowe to jest taka radomska perełka. My jesteśmy znani z tego w województwie, ale też coraz bardziej w Polsce, że sektor pozarządowy u nas jest super rozwinięty, że bardzo często rozwiązuje te problemy, których samorządowi czy administracji rządowej na co dzień nie udaje się rozwiązać. Poza tym ci ludzie robią rzeczy absolutnie fantastyczne, rzeczy, które czasem wydają się niemożliwe i to jest dla Radomia najlepsza promocja. Tak naprawdę w Radomiu, jak zwykle, przy takich okazjach mówi się,
się, że największą wartością dla Radomia są ludzie, największym skarbem, ale to jest taki może truizm, ale to jest święta prawda, jak patrzy się na tych, którzy są zaangażowani w działalność wszystkich naszych radomskich stowarzyszeń. Tegoroczny piknik odbył się pod hasłem Balonowa Fiesta. Rozpoczął go mecz piłki plażowej ręcznej. W zmaganiach sportowych rywalizowały ze sobą drużyny organizacji pozarządowych i samorządu. Taka impreza, taki piknik nas scala, organizacje pozarządowe, bo przeważnie organizacje pozarządowe mają swoje cele i działają na takiej różnej, na różnych sferach, i nie mają możliwości się spotykać, bo mają dużo pracy, no nie oszukujmy się, bardzo dużo pracujemy i robimy i działamy, żeby coś się działo w Radomiu. Spotykamy się tutaj i też wymieniamy różne doświadczenia, to też jest dla nas bardzo ważne, bo jedni działają na przykład z niepełnosprawnymi, inni działają na przykład na osiedlach socjalnych, więc to jest bardzo nam potrzebne. Takie słowo nieraz jedna do drugiej wspomaga nas po prostu tym, żeby po prostu działać dalej. Piknik organizacji pozarządowych stał się okazją do integracji, a także wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli radomskich organizacji, ale przede wszystkim do odpoczynku w gronie osób zawodowo i społecznie zaangażowanych w rozwój sektora pozarządowego. To będzie znaczne ułatwienie dla pacjentów. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego dzięki unijnemu projektowi wdroży e-usługi. Do pogotowia trafi ponad 5 milionów złotych. Umowę w sprawie dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych podpisali Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz dyrektor pogotowia Piotr Kowalski. Gratuluję Państwu, dziękując za przybycie dobrze napisanego wniosku, bo bezwzględnie dobrze napisany wniosek, dobrze uargumentowany, ma szansę tego sukcesu w postaci dofinansowania. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania, które sprawi, że pacjenci będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną. Chcemy zadbać o pacjentów, którzy są najważniejsi w naszym projekcie, aby mieli jak najlepszy dostęp, jak najprostszy dostęp do udzielanych przez nasz zakład świadczeń. Jak mówi dyrektor Kowalski, realizując projekt, pogotowie będzie kładło duży nacisk na wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Śledzimy rynek bardzo uważnie, żeby najnowsze osiągnięcia, jakie w tej dziedzinie się tylko pokazują, wdrożyć w trakcie realizacji projektu. Pacjent, który przyjdzie do ambulatorium, będzie mógł sam zarejestrować się w specjalnym kiosku multimedialnym i poprzez informacje na wyświetlaczu będzie kierowany do konkretnego gabinetu lekarskiego lub pielęgniarskiego. Tam będą już wszystkie potrzebne informacje. Zakładamy, że będzie do tego duży monitor, który będzie wyświetlał, który numerek jest zapraszany akurat do gabinetu. Oczywiście te kioski będą zróżnicowane. Jeden będzie do gabinetu lekarskiego, inny będzie do gabinetu zabiegowego. Przewidujemy podział na gabinety różnych specjalności, więc na gabinet internistyczny, na gabinet pediatryczny, żeby maksymalnie skrócić tą całą procedurę. System informatyczny będzie wykorzystywany także przy wystawianiu recept, skierowań i zwolnień lekarskich. Dzięki e-usługom wiele spraw będzie też można załatwić bez wychodzenia z domu. Na przykład uzyskać odpis dokumentacji medycznej lub zamówić drogą elektroniczną transport sanitarny. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.